Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzięki uprzejmości Sony PlayStation Polska przedpremierowo mogę dla was nagrać film Shadow of the Colossus na PlayStation 4. Jest to remake gry z 2005 roku z PlayStation 2. Jeszcze nie wiem, czy ktoś z was grał. Ja się przyznam trochę ze wstydem, że jeszcze nigdy w tą grę nie grałem, także przed wami pierwsze 20 minut rozgrywki, bo na tyle obecnie pozwala embargo, które jest nałożone na tą grę. Zabijamy pierwszego kolosa, bo tyle udało się w te 20 minut zrobić. Mi ta gra się bardzo, bardzo podoba i pierwsze wrażenia, jakie na mnie wywarła, są bardzo pozytywne. Myślę, że będę w nią grał więcej i przejdę ją z przyjemnością całą. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie serię z tej gry i z zabicia wszystkich kolosów, jakie są dostępne w tej grze, no ale to dopiero jak zejdzie embargo. Także piszcie w komentarzach, czy chcecie Shadow of the Colossus, całą grę na moim kanale. No dobrze, tak jak już mówiłem, gra pierwotnie wyszła na PlayStation 2 w 2005 roku, potem przeszła remaster na PlayStation 3, a teraz pełnoprawny remake na PlayStation 4. Sami zobaczcie, ile się zmieniło. Także jak widzicie, jest to naprawdę pełnoprawny remake, gra wygląda zupełnie inaczej, inne tekstury, inna jakość, no gra wygląda tak, jakby była stworzona na PlayStation 4, a nie pochodziła sprzed ponad 12 lat. No dobrze, teraz przed wami gameplay, czyli pierwsze 20 minut z Shadow of the Colossus. Tak jak już mówiłem, gramy na PlayStation 4 Pro w trybie wydajności, czyli w pełnych 60 klatkach na sekundę, jakie ta gra oferuje w rozdzielczości 1080p. Jeśli macie ekran 4K, no to wtedy gracie w pełnym 4K, ale w 30 klatkach na sekundę. Miłego oglądania! Gra, tak jak już mówiłem, zdecydowanie nie wygląda na grę z PlayStation 2. To pełnoprawny remake. Gra wygląda po prostu bardzo, bardzo dobrze, jak gra obecnych czasów, a nie jak gra z 2005 roku. Przypomnę, że Shadow of the Colossus wyszedł na PlayStation 2 w 2005 roku, także ponad 12 lat temu. Zobaczymy, jak gameplayowo i jak mechanika gry się zestarzała i czy będzie się to przyjemnie grało mimo upływu tylu lat. No ale to za chwilę się, mam nadzieję, okaże. Na razie mamy intro. Klimat jest nieziemski. Hashtag, teraz takich gier nie robią.
No ale już zagrajmy, zagrajmy. Widzicie, w 2017 roku gracze są trochę bardziej niecierpliwi. Rezonans nałożonych punktów. Was you a dealer also? View how this is view. I call all kids adore you, Lola. Is this was I you? How miss quick you? You are a lot quicker. Czyli mamy do czynienia z historią miłosną. I z panem, który chce chyba przywrócić swoją ukochaną do życia. Jeszcze nie wiem, jak to ma, jaki ma to związek z tymi gigantycznymi otworami, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w tej grze. Ale zaraz się pewnie dowiemy. Dormi, ifo. Aulu yula. Ostu hailu wa wuki waikua. Ujizu hiazu wu tsudoko. Waj norde kyo wuti yula. I will answer. Aulu yuli. Yuaizu. Dormi. Cute. Izu kyumku. It is all of you, Iweriko. It's not all amusement. A little click, if the least to is. What's more, it's all you know. Iweriko, what's is all I'm to go. You will. I will
Cthulhu. Error was the source, a well hidden. Eloy, do you? You do. You bet, Zanada. Uko, I want you. Was the source? Oh, you know, you and the clan of Sam. Was you and the Oricum Zula, Mukira Jura. Gnosis, you were your lands, Kandu Mukodu. Oram. You and the was not widow. The blue yellow, where you are launched. Ola, you do new. Cena nie gra roli. No cooler. No dobra. Chyba w końcu ruszamy na przygodę. Haha! Jesteśmy. Oto i ona. Teraz ruszaj. Tu mi koń. W ponośnionych miejscach może znosić mierz za pomocą R1, by sprawdzić, gdzie skupia się jego snop. Naciśnij... trójkąt. Agro. Nasz kąt nazywa Agro. Ups, tutaj nie ma chyba zejścia. Skupia się jego snop. Tam się skupia jego snop, czyli tam trzeba jechać. Dobra, ale musimy zjechać na dół. Tam, gdzie tu jest zjazd. Kurczę. Już się pogubiłem. Ale fajnie się jeździ konio. Konno. Dobra. Jesteśmy. Tam. I jeszcze raz przypomnę, że gramy na PlayStation 4 Pro w trybie 60 klatek na sekundę, także gra wygląda rzeczywiście mega płynnie. No i całkiem nieźle, jak na tak starą grę, ale tak jak mówiłem, to jest remake, nawet nie remaster. Dobra, to jest mapa. Wymioty. Matko. Pokonaj 6 kolosów w ataku czasowym na średnim poziomie trudności. Tu są jakieś... Dobra, jeszcze... O Jezu! On tak skacze. Jak fajnie wskoczył. Mi się wydaje, że to ten wąwóz. No, jak ładnie staje na koniu jeszcze. Dobra, muszę to ogarnąć jeszcze. Cały czas X-em chcę popędzać konia. Nie wiem, czy tak było w Wiedźminie. O, gdzieś dojechaliśmy.
ewidentnie trzeba iść na górę. Ale tu chyba już nam koń nie pomoże, tylko zaczyna się wspinaczka. Przytrzymaj R2, aby chwycić się elementów otoczenia. W tej ładnej trawce można się wspinać. Bardzo fajnie muzycznie. O kurde. Oni chcą wejść do góry już? Ej, no dawaj do góry. Dość skomplikowane chyba to będzie. Rozpieszczeni jesteśmy, że bohater sam się łapie gzymsu, a tu trzeba używać guzików. Mam nadzieję, że to kwestia kółeczkiem, kwestia zwyczajenia, ale... Trzeba trzymać R2. Ciśnij i przytrzymaj X, aby nabrać się trzymając, a potem użyj, aby wymierzyć skok. Matko, no. Trudne wszystko. Dobra, ale jesteśmy na górze. Czyżbyśmy już pierwszego kolosa znaleźli? Chyba tak. Wow. Jest spory, a my go mamy pokonać. Aby przełączyć broń, użyj łuk. L2. Co ja mam zrobić? On jest taki duży. Dobra, wyłapałem się futerka. Wow, ale to wygląda kozacko. Naciśnij, aby wnieść miecz i przytrzymaj. No więc naciśnij, by prowadzić dźwignięcie. A, dałem mu w kostkę. Chyba się wkurzył. Dobra, jesteśmy na pupie. Rozumiem, że trzeba iść do góry. Ale jest naprawdę duży. Dobra, to ma jakąś fajną półeczkę. Próbuję z niej skorzystać. Ale ma fajne futro. Niesamowicie gra jest jednak zrobiona. Naprawdę graficznie to wygląda jak God of War. No, patrzcie jak idzie przez tą trawę nasz bohater. Szybko poszło. Epic. Ups. Chyba nie za dobrze to się na nas odbiło. Pierwszy kolos zabity,
i pewnie pierwszy bożek rozbity. Boom. No i jak wasze wrażenia? Tak jak mówiłem na początku, mi się bardzo podobało, także naprawdę rewelacyjny klimat, rewelacyjna grafika, bardzo fajnie się w to gra. Jeszcze raz was proszę, dajcie znać, komentujcie, oceniajcie, dawajcie łapki w górę, czy wam się Shadow of the Colossus podoba i czy chcecie całą tą grę na moim kanale. Jeżeli film wam się podobał, no to wiecie co robić, łapka w górę i subskrypcja. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia!